Dzień dobry, Tomasz Kojnowski i gość dnia telewizji Wałrzyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Murdzek, członek Komisji Państwu. Śledczej do Spraw VAT. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, czy pan zagłosuje za postawieniem Donalda Tuska, Ewy Kopacz i ministrów Rostowskiego oraz szczurka przed Trybunałem Stanu? Jeszcze dyskusja będzie trwała na pewno, bo to jest na razie wstępna wersja raportu. Ale... Tak, przypomnijmy, że poseł przewodniczący komisji tak. poseł Chorała przedstawił swoją wersję, że projekt, projekt raportu komisji, którego głównym wnioskiem jest postawienie byłych premierów Donalda Tuska, pani Wykopacz oraz ministrów finansów Wincenta Rostowskiego oraz Mateusza Szczurka przed Trybunałem Stanu. Za luki w budżecie, za wypływ VAT-u? Tak, w związku z tym zarzuty są no, poważne, ale temat też jest poważny. I myślę, że nawet wywołanie w ten sposób tematu, przez złożenie takiego kalibru wniosku. No, sprawia, że przechodzimy momentami z tej takiej dyskusji, typu bagatelizowanie tematu, do dyskusji rzeczywiście o gigantycznym problemie, jeśli chodzi o budżet państwa. Natomiast uczestnicząc w przesłuchaniach wszystkich świadków, no rzeczywiście pytanie jest istotne. No właśnie, jaką pan sobie wyrobił opinię? Znaczy ja wyrobiłem sobie opinię niestety taką, smutną nazwijmy to, czyli na przykład premier Donald Tusk próbował bagatelizować temat, nie? czyli mówił, że we wszystkich krajach Europy jest problem, że, 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 że przesadzamy wielokrotnie. Co jest prawdą, że wielok... jest problem we wszystkich wie... krajach tak, Europy. Tak, natomiast dynamika zmian no, pokazuje, że Rzeczywiście nie da się tego tak prosto wytłumaczyć. I tłumaczenie właśnie procyklicznością no nie jest takie proste, bo w momencie kiedy się główne zjawiska kryzysowe kończyły i szybko w wielu krajach została normowana sytuacja podatku vat no to u nas wręcz przeciwnie odbiegaliśmy. W związku z tym, no, jakby była taka wspólna inicjatywa. ale później te przepisy zostały wprowadzone, dziura vat była uszczelniona, tak, no, ograniczona. w tej chwili jak. Bo to jest w ogóle trudny temat dla. To jest trudny temat To jest dla, trudny widzów, temat, dla Polaków. Tak. Natomiast, natomiast wrażenie miliardy robią, i wydaje się, że, że łatwiej byłoby dyskutować o milionach z Polakami, czy o setkach tysięcy, natomiast to już jest taki poziom, że no wręcz abstrakcyjny i stąd może trudno uchwycić zjawiska, ale myślę, że kto jest zainteresowany to, to będzie czytał raport, pokazujący szczegółowo, jak te mechanizmy funkcjonowały. Publicyści, finans, finansiści, prawnicy są raczej zgodni co do tego, przynajmniej w tych komentarzach, które, które słyszymy w mediach, że nikt prawa nie złamał, że tutaj jest raczej może jakieś co najwyżej zaniechanie w wprowadzaniu przepisów, tak, jakaś y, ociągłość rządu, tak? No nie, nie do końca, tak, bo y, są aspekty takie, takie filary, które się pojawią w raporcie, y, czyli są y, zaniedbania. Coś nie, nie tak jak trzeba było, może, może za wolno, ale są elementy takie, które. Wprost były sygnałem, czy czy Ale zaczynały, mowa, żeby działać. Tak? Zaczynały roszczeniać wręcz system. W jakim zakresie, no to tu jest pole do dyskusji, ale wprowadzone dawały sygnał dla przestępców. Nie, nie będzie tak źle z karaniem, nie będzie mm -hmm. tak źle z sankcjami, w związku z tym dawały, dawały jakby taki sygnał, że, 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 że nie ma aż takiego problemu, ale też są takie rzeczy, które wręcz no, nie wprowadzały w odpowiednim czasie. Koniecznych rozwiązań, czyli tak. hasło, nie, nie ma klimatu na takie rozwiązania, no i uciekają kolejne miesiące, a jak się analizuje, no to tutaj nie ma jakichś wielkich rozbieżności, bo to są wyniki kontroli skarbowych, to są twarde dane, no i, i powiedzmy miesiące są liczone w setkach, uciekających milionów, nie? czyli opóźnienia o kwartał to, to, to już jest bardzo poważne temat. Jeżeli na stole leżą gotowe rozwiązania i trzeba je tylko, że tak powiem, wprowadzić w życie, no to zastopowanie tego procesu, wpuszczenia, że tak powiem, w obieg gotowych, dobrych rozwiązań, bo skutki przynoszą te rozwiązania. No jest rzeczywiście e, poważnym problemem. Ale wiemy też, panie pośle, że w tej kadencji e, raczej kwestii odpowiedzialności tych polityków e, Platformy Obywatelskiej przed Trybunałem Stanu już nie załatwimy. No tak, to, to jeżeli komisja przyjmie ten wniosek, no to będzie wywołanie tematu. Tylko co najwyżej dyskusji. I dyskusja, no ale... To wiemy, czy to nie jest tylko teatr polityczny ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy nie, bo, bo generalnie sygnał taki, że konkretnym jakby takim finałem i kończymy pracę jako komisja no jest oczekiwaniem ja rozmawiając z, z wieloma ludźmi którzy tam jakby patrzą trochę szerokimi oczyma na te miliardy i te tezy które gdzieś tam fachowcy wymieniają natomiast pytają a co dalej jakie konsekwencje nie? Pieniądze nie wpłynęły do budżetu, straty są poważne, działań odpowiednich nie było. No i co zrobić jako komisja? No to my tłumaczymy, że komisja jakby docieka do prawdy, a finałem no to są wnioski, których już kilka było kierowane do prokuratury. No i ewentualnie, jak komisja przegłosuje, no to bardzo poważny temat Trybunału Stanu. Panie pośle, a czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien ponieść odpowiedzialność za aferę w Ministerstwie Sprawiedliwości znaczy, i hejtowanie przez pracowników Ministerstwa znaczy, ja, ja myślę, że, że trzeba, trzeba, że tak powiem, rzeczywiście aż do bólu i przykładnie wyjaśnić wszystkie powiązania, wszystkie wątki i wtedy wyciągać takie wnioski końcowe. Też uważam, że... za skandaliczne. Uważam, że, że podanie się jednej osoby, nawet jak to jest ranga wiceministra, bez wyjaśnienia do końca mechanizmów, nie załatwia tematu, bo to znowu, jak mówiliśmy, o owacie, musimy poznać mechanizmy które doprowadzają do rzeczy, na której zgody nie ma i nie powinno być. I no jestem przekonany, że, że, że ta dyskusja i te badania, przecież wiemy, że prokuratura też zajęła się tematem, no powinno to być aż do bólu wyjaśnione. I wszyscy którzy w tym procederze brali udział, Powinni ponieść konsekwencje takie przykładne, żeby nikomu e, takie historie e, nie przywoływały. na myśl. Tak. E, Jak ocenia pan swoją pierwszą kadencję w Sejmie? Bo ona właśnie się kończy. Jako bardzo e, pracowitą e, poselsko, e, czyli e, praca w Komisji Finansów, to jest komisja w sposób niekwestionowany najbardziej obciążona pracą, ale nie tylko poprzez te wszystkie sprawy budżetowe, które przechodzą przez komisję, ale choćby praca komisji nad utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej, no to była to rzeczywiście spora spora praca. No i, jedna z najpoważniejszych reform do, w Dokładnie wiary. tak i co więcej ja się osobiście cieszę, bo uczestniczyłem bez bezpośrednio w pracach pod komisji, czyli tak na roboczo dziesiątki godzin przesiedzianych, bo później jest jakby finał na komisję, a, a, a już rozstrzygnięcie w czasie posiedzenia sejmu, ale ja u podstaw jakby pracowałem tutaj z aktualnym ministrem finansów, ministrem Banasiem. I jak przynosi to rezultaty w postaci właśnie tych dodatkowych środków do budżetu, no to jest satysfakcja. Ale też oczywiście pracowałem w Komisji Gospodarki i rozwój gospodarczy też leży mi na sercu. Zawsze jako prezydentowi Świdnicy też starałem się właśnie, żeby podstawą rozwoju miasta był rozwój gospodarczy, i tak samo w kraju, żeby później te programy socjalne realizować. Musi być silna gospodarka, muszą być wpływy do budżetu, ale też taką dużą przygodą była praca w, jako przewodniczący nadzwyczajnej komisji deregulacji. To jest praca, która zaowocowała takimi projektami jak Konstytucja Biznesu. W tej chwili pracujemy. Jesteśmy tuż przed drugim czytaniem nowego prawa zamówień publicznych. No, powiem, że sama ustawa prawo zamówień publicznych to jest 623 artykuły od nowa napisana ustawa, no to pokazuje taką rzeczywiście dużą pracę, no, a wspomniana komisja Śledczowa Toska to są setki godzin przesłuchań, dziesiątki tysięcy dokumentów, czyli taka gigantyczna praca, no a też stara się, żeby nie pominąć jakiejkolwiek prośby, czy sygnału z regionu i tutaj parę rzeczy, w których, których wspieraniu uczestniczyłem no właśnie, też. Generalnie siedział Pan w procedurach, w procedurach, komisjach śledczych, konstytucjach biznesu. Co dla okręgu? No, tak, ale no, są takie przykłady, że... Dla od, rodzinnej Świdnicy, Panie Pośle. Dla rodzinnej Świdnicy, nie, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale nawet mam pisemne podziękowanie od Pani Prezydent za, za jakiś tam jeden z tematów, ale takich przykładów pracy, zaangażowania w okręgu. Biorąc nawet pod uwagę małe miejscowości w obszar wspierania rozwiązań infrastrukturalnych, ale też w inicjatywy sportowe, kulturalne, no to też jest tak, że, 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 że powiedzmy trzeba dopilnować wniosku w odpowiednim czasie, ale też pan, pan są, jako... są rekomendacje, gdzie dobre słowo, że organizacja jest znana, że przedsięwzięcie ma tradycję, że warto wspierać, no takie głosy są ważne. Ale też były takie spektakularne, jak w ubiegłym roku, e, inicjatywy wspólnie z panem ministrem e, Michałem Dworczykiem, e, panią ministerę Anną Zaleską, e, żeśmy złożyli wniosek, który zaowocował zmianą w budżecie i pojawieniem się w budżecie 2,5 miliona na ratownictwo medyczne i dodatkowe 2,5 miliona na zabytki. Szeroko rozumiane w gestii konserwatora. Konserwator zabytków nie miał nigdy do dyspozycji tak dużych środków jak, jak w roku ubiegłym. Takich przykładów jest więcej, ale to też daje satysfakcję. Bo to też jest taka pragmatyka, jak się przyjeżdża, no to częściej ludzie pytają o te rzeczy dotyczące naszych dróg, naszych zabytków, naszych inicjatyw. No i nie można powiedzieć, że, że ja tutaj się zajmuję prawem zamówień publicznych, co jest prawdą, a, a tutaj nie podejmuję tych lokalnych wyzwań. No trzeba jakoś to próbować godzić. No ale pan jako członek Sejmowej Komisji Finansów powinien kierować więc więcej pieniędzy tutaj do regionu chyba, prawda? No to, Na przeróżne inicjatywy. To ta konkurencja, ta konkurencja jest oczywiście i to owocuje dyskusjami, ale tak jak wspomniałem, są takie elementy sukcesu. No, ale są też takie wyzwania, które musimy też jeszcze ciągnąć lokalnie. Możemy zdecydowanie bardziej zwiększyć, czy mogliśmy, musimy zrobić pewnie powtórkę do przewozów autobusowych. No to jedną część w naszym regionie samorządowcy wykorzystują, no i trzeba wrócić do tego tematu, żeby rzeczywiście przeanalizować wszystkie możliwe połączenia i skorzystać z tych pieniędzy, które są. Samorządowcy mówią, że generalnie rząd zmusza ich do dotowania przewozów, które są bardzo nierentowne i do każdej złotówki, którą rząd da dopłaty do, do, do kilometra, muszą dopłacić przynajmniej 6 złotych, czy tam kilka złotych, a samorządów w obecnej sytuacji e, na to nie stać. Znaczy kwestia jest sposobu... Generalnie ten stosunek do, dopłaty do od połączeń, to jest jak jeden do, do oczywiście, sześciu. Oczywiście to można, można, że tak powiem, tą dyskusję kontynuować, natomiast w momencie, kiedy program był tworzony, samorządowcy też poprzez swoje reprezentacje uczestniczyli. Ja też pracuję w takim zespole parlamentarnym na rzecz Polski powiatowej i gminnej i ta inicjatywa związana z wykluczeniem Komunikacyjnym już od trzech lat w zespole żeśmy mieli spotkania z samorządowcami, z reprezentacją ministerialną ze stroną społeczną, żeśmy o tym temacie dyskutowali. I w momencie tworzenia nie, nie było kontrwyliczenia takiego typu, że rząd zamierza dopłacić ileś, żeby przewóz stał się rentownym. No i nie było. Być może, że życie weryfikuje, no, ale, ale to trzeba wrócić do tematu, środki są niewykorzystane, trzeba o tym dyskutować. Tak jest, trzeba przywrócić połączenia z tymi miejscami, które naprawdę są zapomniane. Dziękuję bardzo. Wojciech Murdzek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Śledczej do Spraw VAT, był dziś gościem Dnia Tele Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Hojnowski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.